Szalom! Chwała niech będzie Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jahwe, naszemu Stwórcy i Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Postanowiłem spróbować nagrać jeszcze jeden filmik, to już będzie film numer 4, poświęcony zagadnieniom wokół bóstwa Jezusa Chrystusa oraz szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy nie tylko jest Bogiem, ale także i Stwórcą. Przed nami rozważania związane z kolejnymi kontrowersyjnymi wersetami, które trochę trudno jest rozdzielić, rozseparować. Mam na myśli Psalm 45, 7-8, który cytowany jest także w liście do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety 8-9. Liście, którego autora nie jesteśmy w stanie ustalić. W przekładzie Biblii Warszawskiej, w tak zwanej Brytyjce, Psalm 45, 7-8 został oddany w taki oto sposób. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. No i oczywiście z boku informacja, że możemy tego fragmentu szukać w liście do Hebrajczyków, rozdział 1, wersety 8-9. Dlaczego ten fragment jest tak bardzo kontrowersyjny? Zajrzyjmy do katolickiego komentarza biblijnego poświęconego temu właśnie fragmentowi, a więc Psalmowi 45, 7-8. Nieco przesuniemy ten tekst, a skan, który widzicie na ekranie, jest dokładnie skanem z tej pozycji książkowej. Psalm 45, królewska pieśń weselna, bardzo stara, z wieloma rzadkimi słowami. Struktura wersetu drugiego, wstęp psalmisty, wersety 3-9, pochwała pana młodego, 10-16, pochwała panny młodej, wersety 17-18, końcowe słowa króla. My skupiamy się na tym fragmencie, wersecie numer 7, najbardziej kontrowersyjny werset psalmu. Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie. Jeśli jest to poprawne tłumaczenie, sugeruje ono wejście na dwór królewski blisko wschodniej idei królowania Bożego. Król został już opisany jako posiadający boskie atrybuty, chluba i ozdoba, majestat w wersecie 4. Porównaj także psalm, drugi rozdział, werset 7, 89-28, czy też drugi Samuela 7-14. Możliwe są jednak inne tłumaczenia, i odsyła nas autor tego opracowania do komentarz. Na chwilę mogę sobie ten fragment tutaj zamknąć. Dlaczego są możliwe różne tłumaczenia tego tekstu? Czy zawsze jest on tłumaczony do postaci tron Twój, o Boże? No, przekłady są bardzo zróżnicowane. Ta kartka coś wyjątkowo krzywo się przeskanowała. Są to pisma w przekładzie Vocatio, wydanie Vocatio, cała seria prymasowska biblijna. Jest to dokładnie ta pozycja książkowa i psalmy znajdują się dokładnie w tym miejscu. Czyli mam odszukać psalm 45, zajmie mi to chwilę, jestem w księdze przysłów, jestem w psalmach, muszę się jeszcze kawałek cofnąć. I do psalmu 45 nawet się odkształcił tutaj kształt w tym miejscu. W przekładzie katolickim, w prymasowskiej serii biblijnej, ten psal oddano takimi słowami. Tronem Twoim Bóg na wieki i na zawsze, berłem prawości, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Namaścił Ciebie Bóg, Bóg Twój, olejkiem radości bardziej niż towarzyszy Twoich. To, co powinniśmy wiedzieć na temat języka hebrajskiego, to to, że nie istnieje w nim deklinacja,
czyli odmiana rzeczownika przez przypadki. Zadawanie pytań w stylu, jak brzmi rzeczownik w tekście hebrajskim, czy jest to mianownik Bóg, czy jest to wołacz Boże, z gramatycznego punktu widzenia są pozbawione sensu, ponieważ deklinacja nie istnieje. Gramatyka nie udzieli nam nigdy odpowiedzi na tak postawione pytanie. Możemy się spotkać z tym stwierdzeniem, że tłumaczenie raz na Bóg, raz na Boże uzależnione jest tylko i wyłącznie od interpretacji. Na przykład dr Izak Cylkow wspomniał o tym w ostatnim zdaniu, kiedy chodzi o kwestię związaną z psalmem 45:7-8. Tłumaczy go w ten sposób. Tron twój jak Pan wiecznie trwały, berło sprawiedliwe, berłem królestwa twego. Komentarz doktora Isaaka Cylkowa tłumaczy mesjanistyczni uważają Elohim w tym i w następnym wierszu za vocativus, czyli za wołacz. Tron twój Boże, czy też Panie, wiecznie trwały, berło sprawiedliwe, berłem królestwa twego. Możemy sobie mnożyć przykładów, w których Elohim jest oddany w języku docelowym, w którym istnieje deklinacja, w postaci mianownikowej, czyli w tym przypadku będzie to tłumaczenie z języka hebrajskiego profesora Czesława Miłosza, Polaka, który oddaje to w ten sposób. Tron twój, dwukropek, Bóg na wieki wieków, berłem prawości jest berło twego królowania, miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz zła. Dlatego Bóg, twój Bóg, pomazał ciebie olejem wesela ponad rówieśników twoich. Ja tego tekstu oczywiście nie skanowałem, na ile kamera to obejmuje, będzie można sobie to oczywiście sprawdzić, albo zwyczajnie w świecie zobaczyć, jak to tłumaczenie, jeżeli jest dostępne w internecie, gdzieś na mojej stronie powinno być, jak ono wygląda. Niemniej musimy sobie uświadomić pewną zasadniczą sprawę. Tutaj w zasadzie nie chodzi o to, żebyśmy się przebijali na liczbę tłumaczeń, w których ten hebrajski Elohim oddany jest w języku polskim poprzez mianownik, bo to zasadniczo nie ma większego sensu. Nie ma też sensu wyszukiwania sobie tylko tych wybranych tłumaczeń, w języku polskim oczywiście ponownie, a w których ten hebrajski Elohim oddany jest jako wołacz, ponieważ ani brzmienie Bóg, ani brzmienie Boże zasadniczo nie rozstrzygają niczego, ani na korzyść rzekomego bóstwa Jezusa Chrystusa, ani przeciwko niemu. Pytaniem, jakiego się nie zadaje, kierunkiem rozważania, którym się nie podąża, to pytanie, do kogo są kierowane te słowa. Psalmy, z tego co pamiętam, datowane są mniej więcej od okolicach XI wieku przed Chrystusem, jakieś 1000-1100 lat. Jest to niewątpliwie psalm opiewający króla wstępującego na tron. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Więc całkiem trafionym pytaniem jest w tym momencie pytanie, czy do króla ktokolwiek, człowieka, króla śmiertelnego, ktokolwiek z dedykujących, śpiewających, odśpiewujących mu psalm zwraca się do niego poprzez określenia Elohim. Czy też człowiek może być Elohimem, Bogiem, którego drugi Elohim na przykład namaszcza. Czy tron, na który on wstępuje, będzie posiadał te boskie atrybuty, że jest to tron, tak jak czytaliśmy w tekście hebrajskim, Kisaka Elohim Olam, prawda? Czy to miałoby oznaczać, że tron śmiertelnego człowieka jest niezniszczalny, jest odwieczny w tym momencie. To jest rzeczą w tym momencie niemożliwą do stwierdzenia, tak? Zwracając uwagę na kulturę, na mentalność, na to, co mógł rzeczywiście zrobić Izrael. To, że Izrael popadał w bałwochwalstwo, to my wiemy.
wielokrotnie czytamy o tym, czynią sobie podobizny, odchodzą do fałszywych bogów, do Baala ze względu na przepych, na bogactwo, na złoto, na życie, w którym nie ma drakońskich ich zdaniem przepisów, które ciągle mówią, nie będziesz, nie możesz. Przecież w życiu powinno wszystko być wolne, bo na tym życie polega, żeby nie było żadnych granic. Tymczasem no, wierzymy i nauczamy, że pisma są pod natchnieniem. Zatem trudno jest, by pod natchnieniem Bożym opiewano, nauczano, opiewano zwykłego śmiertelnika jako Elohima. Zasadniczo temat z psalmem 45:7-8 jest w tym miejscu wyczerpany. Nie można więcej niczego do tego zagadnienia dodać. Możemy z powodzeniem przejść do psalmu 1:8-9. Może jeszcze tylko takie subtelne dodatkowe wzmianki. Rozglądam się za moją septuagintą, ale już prawdopodobnie gdzieś ją wyniosłem. Jest. Zachęcam do tego, aby w przypadku septuaginty zapoznać się z tym, jak psalm 45:7-8 jest tam przetłumaczony, z tym, że może wrócę w kolejnym filmiku do tego psalmu, ponieważ septuaginty, mówię to świadomie, w liczbie mnogiej nie brzmią jednoznacznie. Więc jeszcze będzie zasadnicze pytanie, z której septuaginty będziemy tu cytować. Są przekłady, w których tam takich tłumaczeń o Boże i tak dalej po prostu nie ma. Dlaczego ten psalm 45:7-8 jest kontrowersyjny? Dlatego, że w liście do Hebrajczyków, którego autora nie jesteśmy w stanie ustalić, ten fragment jest zacytowany. Chodzi o pierwszy rozdział, wersety 8-9. One w przekładzie Biblii Warszawskiej, zwanej Brytyjką, został przetłumaczony w taki sposób. Ósmy werset zaczyna się od zdania lecz do syna, dwukropek, tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa twego, umiłowałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. No i zaczynają się, nazwijmy to, teologiczne zwady, schody, bo uważamy, że w tekście natchnionym jest jednoznacznie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Bogiem i że Bóg namaszcza Boga. No to mamy dwóch Bogów w pewnym sensie, prawda? Chociaż nikt tego oficjalnie nie będzie stwierdzał, tak? Niektórzy podają, że Jezus to Jahwe, no ale trudno, żeby, jeżeli Jezus jest Jahwe, żeby Jahwe namaszczał sam siebie, bo wcześniej nie był on namaszczony, teraz jest, jakkolwiek nie miałoby to jakiejś głębszej symboliki. Rozważanie tego kierunku nie ma większego sensu. Naszym zadaniem jest ustalić to, co mówi w tym momencie tekst. Zajrzyjmy sobie do greckiego tekstu. Będzie to ten fragment, który widzicie w tej chwili na ekranie swoich monitorów. Proszę bardzo, pros de ton chyjon, do syna zaś mówi, tron twój, o Boże, na wieki wieków. Kiedy przyjrzymy się skrótom kodów gramatycznych N, N, M, S i tutaj mamy kolejny kwadracik, możemy zauważyć, że tak, pierwszej literce N odpowiada kategoria, zajrzyjmy sobie tutaj, ta rubryka poziomu. Jest to noun, czyli jest to rzeczownik. Drugiej literce N odpowiada co? Mianownik w tym momencie. Mamy rzeczownik w mianowniku. Wracamy do naszego teosu, w którym jeszcze mamy literę M i literę S. M zapewne będzie oznaczać maskulinum, czyli rodzaj męski, czyli to będzie tutaj. Litera S jest to liczba pojedyncza. Kwadracik, który oddziela nam te kody gramatyczne, tłumaczony jest w tym miejscu, sobie odsunę ten tekst, bo oczywiście kamera może mi to zasłaniać, tłumaczony jest jako użyty jako. No i jest to już dodane jako interpretacja przez tłumacza.
użyty jest już jako nie NN, ale NV. Jak łatwo się domyśleć, litera N oznaczać będzie noun, czyli rzeczownik, ale V będzie oznaczać wołacz. Wracamy do naszego tekstu. Ten sali 45, 7 po 8 możemy zamknąć. Wobec powyższego należy sobie zadać pytanie w pierwszej kolejności. Co mamy napisane w języku greckim? W języku greckim napisane jest hoteos, jest to mianownik. Dosłownie napisane jest do syna, tron twój Bóg, czy też Bóg twoim tronem, ale to tłumaczenie będzie bardzo krytykowane, ponieważ tron nie jest odmieniony. Również zawiera końcówkę os, ho, prawda, jest to mianownik i tron. Więc w jakim znaczeniu ten teos się tutaj pojawia? Zajrzyjmy do komentarza katolickiej Biblii, katolickiego komentarza, tylko odwrócę sobie z powrotem mój tekst. Intronizacja syna. Przesuniemy ten tekst dokładnie w to miejsce. Jeszcze może dwa powiększenia. Może jeszcze raz. Oj, może nie za dużo. Tak nie, bo muszę sobie to troszeczkę przesunąć. Tron twój Boże. Słowa te można przetłumaczyć także jako Bóg jest twoim tronem, ponieważ syn zasiada po prawicy Bożej. Taki przekład nie byłby zgodny z kontekstem. Nie jest też łatwo ustalić, co miałby on znaczyć. Głównym powodem, dla którego autor cytuje Psalm 45:7, wydaje się być wykazanie trwałości królestwa syna. Zastosowanie wobec syna imienia Bóg samo w sobie nie ma wielkiego znaczenia. Psalmista użył go w odniesieniu do hebrajskiego króla, któremu psalm był poświęcony. Niewątpliwie autor Hebrajczyków dopatrywał się w tym imieniu znaczenia przewyższającego dworski styl oryginału, lecz jego sens można określić jedynie na podstawie tego, co autor powiedział wcześniej o istniejącym w wieczności synu. Temat całego fragmentu wskazuje, że autor stara się ukazać wieczne panowanie syna po wstąpieniu na tron. Wróćmy do naszego tekstu, który gdzieś tutaj będzie się pojawiał. Do syna zaś tron twój, o Boże. Ja spróbuję sobie to na chwilę pomniejszyć, ponieważ mam zasadniczo dość ciekawe pytanie. Niektórzy, może przesuniemy sobie ten tekst i jeszcze troszkę go pomniejszymy. Będzie z pewnością czytelny. Może troszkę niżej. O, uważam, że to w zupełności wystarczy. Niektóre osoby zadają pytanie, czy w tekście greckim, w tak zwanym greckim oryginale jest napisane do syna, a może o synu, on mówi w tym momencie, prawda, tron twój, o Boże, i tak dalej, i tak dalej. Naszym zasadniczym pytaniem jest w tym momencie, czy kierując słowa do Jezusa Chrystusa, słowa będące cytatem z psalmu 45, 7 po 8, to my cytujemy psalm, który mówi o Jezusie Chrystusie w Starym Testamencie, czy może cytujemy, czy też zwracamy się do Jezusa Chrystusa psalmem, w którym mówimy o kimś innym. Innymi słowy, parafrazując, czy w liście do Hebrajczyków ten zacytowany fragment jest narracją o Jezusie, czy dedykacją dla Jezusa. I tutaj, patrząc na to, w jaki sposób zostało to ujęte w katolickim komentarzu biblijnym, możemy z całą pewnością powiedzieć, że zdecydowanie, tak jak to zostało oddane w Starym Testamencie, te słowa stanowią dedykację dla Syna. Gdyby Jezus Chrystus miał być Bogiem, to zostałoby to wyraźnie potwierdzone w zdaniu. Nie mielibyśmy tutaj rodzajnika i rzeczownika w mianowniku. Nie mielibyśmy informacji, że jest to pisany mianownik, bo to nie ulega żadnej wątpliwości, że tu znajduje się rzeczownik Bóg w tym miejscu, tron twój Bóg, jakkolwiek by to nie brzmiało. Musiałoby zostać napisane ho tronos su i piąty przypadek rzeczownika greckiego, jakim jest tche, prawda, czyli
tron Twój, Boże, na wieki wieku. Co w pewnym sensie też nie do końca przesądza o tym, że Jezus jest Bogiem, z tego względu, że my możemy się zwracać najzwyczajniej w świecie do Syna Bożego różnego rodzaju naukami, wersetami, cytatami, z których no, żaden nie musi być związany bezpośrednio z Nim ani o Nim. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie udowodnić. Możemy po prostu zwracać się do Syna Bożego słowami, w których wyrażamy na przykład niezniszczalność tronu, odwieczność Boga Ojca Wszechmogącego. Osobiście uważam, że zacytowanie tego psalmu w liście do Hebrajczyków jest pośmiertną dedykacją dla Jezusa Chrystusa, który za życia nie doczekał się żadnej chwały. Owszem, był królem, królem według porządku Melchizedeka, ale królem w takim, nazwijmy to, zwierciadlanym negatywnym odbiciu, ponieważ umiera w hańbie na krzyżu, na którym znajduje się jedynie tabliczka Jezus Nazarejski, król żydowski. Tak naprawdę, pomimo tego, że jest, był i obejmie panowanie w swoim królestwie, nikt jemu, jako temu, który będzie zasiadał po prawicy Boga Ojca, nikt nigdy nie powiedział, że tron, na który on wstępuje, nie jest tronem ludzkiej ręki, tronem doczesnym, tronem zniszczalnym, ale tron, na który on zasiada, jest tronem Bożym, boskim, który jest odwieczny i na wieki. Identycznie wygląda druga część tego listu do Hebrajczyków. Powinienem sobie teraz otworzyć ten skan znajdujący się u góry. A więc zaglądamy do naszego Słowa Bożego, może nie takie duże powiększenie. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie, z powodu tego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój. Jest to generalnie jeden z najbardziej kapitalnych fragmentów, które można właśnie wykazać i pokazać to w bardzo dużym powiększeniu, gdzie stoją pomiędzy sobą dwa rzeczowniki. Oba są napisane dokładnie tak samo. Aparat tutaj kodów gramatycznych pokazuje nam dokładnie taką samą sekwencję. NNMS, prawda? Pamiętamy? Nominativus, czyli noun, rzeczownik, nominativus w mianowniku, maskulinum, rodzaj męski, es singularis, jest to liczba pojedyncza. Analogicznie to samo znajduje się w boku. W takim razie skąd wiadomo, że to, co znajduje się po tym kwadracinku, skąd wiemy, że należy pierwszego teosa, który jest pisanym mianownikiem, rozumieć i interpretować jako zwrot o Boże, Bóg Twój. W takim zestawieniu, jak nam sugerują kody gramatyczne, persony zostały rozdzielone na dwie. To Bóg Boga namaszcza. Najpierw wymieniany jest Bóg, którego namaszcza Bóg, a więc zwracamy się do tego, który wstępuje na tron, i Bóg namaszczony jest przez Boga. Gdybyśmy mieli dokładnie to przetłumaczyć, to, co jest tutaj napisane w języku greckim, w liście do Hebrajczyków, przetłumaczylibyśmy to dokładnie jako namaścił Cię Bóg, Bóg Twój, hoteos, hoteos sou, ponieważ nic innego w tekście greckim nie jest w tym miejscu zapisane. Na tym miejscu, w tym momencie mogę z powodzeniem zakończyć rozważanie zarówno psalmu 45:7 po 8, jak i listu do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety 8 po 9. Konkluzja, niejako najważniejsza rzecz, która z tego dla nas będzie wynikała, powtórzę się, ale ma to ogromne znaczenie, jest prosta. Kiedyś zadałem takie pytanie jednemu z pastorów w związku z psalmem 45:7 po 8, który upierał się przy tym, że traktując go jako psalm mesjanistyczny, należy tam się dopatrywać wołaczy. W związku z tym poprosiłem go, aby udał się do jakiejkolwiek ortodoksyjnej gminy wyznaniowej żydowskiej z tym hebrajskim psalmem i zadał takie
otwarte, naturalne pytanie, które przecież w żaden sposób nie uraziłoby tutaj Żydów, wyznawców Mojżesza. Czy na podstawie tego tekstu należy stwierdzać, że po pierwsze czekają na Boga, który tutaj zstąpi na ziemię? Dwa, czy naród może się zwracać poprzez używanie imienia rzeczownika Elohim do zwykłego śmiertelnika? Odpowiedź była dość ironiczna, na zasadzie przecież Żydzi nie wierzą w Jezusa Chrystusa, który był 2000 lat temu. Pytanie nie brzmiało, w kogo wierzą ortodoksyjni Żydzi. Pytanie brzmiało, czy Psalm 45:7 po 8, bez względu na to, czy Jezus Chrystus, który był 2000 lat temu, był Synem Bożym, czy też był zwykłym człowiekiem, a więc ujmując to innymi słowy, był to Jezus historyczny. Czy ten psalm rzeczywiście należy w ten sposób rozumieć? Namaścił cię, o Boże, Twój Bóg. Co do pierwszego Elohima, możemy śmiało stawiać pytanie, nie o przypadek, w języku, w którym istnieje deklinacja, bo w języku hebrajskim jej nie ma, do kogo woła w tym momencie naród? Kogo oni opiewają? A może nie tyle też, kogo oni opiewają, tylko czy w takim zdaniu, w takiej strukturze tekstu hebrajskiego, jaka jest tam zawarta, nie mówimy przypadkiem o cesze tronu, czyli tron jest w tym momencie dla kogoś, jakby to powiedzieć, Bóg jest tobie tronem w przenośni w tym momencie, prawda? Wstępujesz, zwykły człowieku śmiertelniku, na tron, ale pamiętaj, że Bóg jest tobie tronem, berłą sprawiedliwości jest berłem królestwa. Jest ktoś nad tobą w tym momencie, prawda? Dlatego pomazał ciebie Bóg, twój Bóg, nasz Bóg, olejkiem wesela. Co się tyczy tekstu greckiego, nie ma tutaj rzeczowników w wołaczu. Nie zostało tutaj napisane tron twój, o Boże, ani pomazał cię, o Boże, Bóg twój, co wyraźnie można zobaczyć i przedstawić za pomocą struktury tego tekstu. Wbrew pozorom jakichś większych nauk, jakichś dowodów na to, że Jezus jest Bogiem, w tym miejscu nie ma. Dlatego, że nie ma zdania jednoznacznie stwierdzającego na przykład do Syna Boga, tak? Albo do Jezusa Chrystusa zaś. I po grecku piszemy, odmieniając rzeczowniki zgodnie z zasadą gramatyki w tym języku. Jesteś Boże, czy Ty Boże zasiadasz na tronie takim czy innym. Tego w tym momencie tutaj w tekście nie ma. Zwracamy się do Syna zgodnie z tym tekstem, ale psalm 45, 6 po 7 niejako jest psalmem dedykowanym zupełnie komuś innemu. No nie Jezusowi Chrystusowi, bo inaczej byśmy musieli stwierdzić, że w czasach Starego Testamentu to Jezus wstępował już na tron, ponieważ mówiono do Niego, tron Twój, o Boże, i namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg. Ale wiemy, że Jezus jest w ukryciu. Nikt o Nim nie wie, nie zostało to nigdzie powiedzone, a więc psalm 45, 7 po 8 przez około 1000 lat będzie się utrwalał w pamięci Izraela jako psalm o zupełnie innym wydźwięku, o zupełnie innym znaczeniu. Jedne pokolenia będą umierały i zapamiętywały ten psalm tak, jak on brzmiał i w jakich okolicznościach w ogóle powstał, komu był dedykowany. I w takim stanie dotrwa do momentu, w którym zostanie zacytowany przez autora listu do Hebrajczyków. Na koniec jeszcze taka wzmianka, ponieważ przyszło mi do głowy, że warto jeszcze zasygnalizować dość ważną rzecz. Mianowicie w Biblii hebrajskiej, jak już mówiłem, znajduje się wzmianka o tetragramie. No, tu już będziemy odwoływać się do targumów zapisanych w języku aramejskim. Znajdę sobie jeszcze poniekąd tekst hebrajski, on znajduje się w tym miejscu. Mamy nasz psalm 45, 7 po 8, Kisaka Elohim Olam, prawda? Przy wyrazie Olam
znajduje się indeks A. Indeks A odsyła nas do targumów, czyli aramejskich tłumaczeń tekstu hebrajskiego. Jest to w tym momencie tetragram. Ale Biblia hebrajka Stuttgartensia wspomina o jednym tetragramie. Natomiast warto powiedzieć, tutaj na mojej stronie internetowej znajduje się psalm 45, 7 po 8 w brzmieniu aramejskim. Warto na koniec powiedzieć o tym, iż ja sobie ten psalm postaram tutaj się może troszkę obniżyć, tak? Mam nadzieję, że obraz z kamery go tutaj bardzo nie zasłania. Iż w targumie aramejskim znajdują się dwa tetragramy, zarówno w wersecie 7, jak i w wersecie 8. Tron chwały Jahwe na wieki i na zawsze. Dokładnie tak, jak zostało to podane w hebrajskiej Biblii. I drugi tetragram. Namaścił cię Jahwe, Bóg, olejkiem wesela. Nie Elohim, Elohim, Bóg, Bóg twój, ale Jahwe. Warto odwołać się także do targumów, czyli aramejskich tłumaczeń. Nie jest to już język źródłowy, jest to tłumaczenie, ale jest o tym wspomniane w książkach profesora Aleksandra Aleksander. Ja napiszę The Bible. The Bible in Aramaic. Profesor Aleksander Sperber. Tak, mamy taką książkę. No nie jest to może tania pozycja. Ale jeżeli chodzi o teksty aramejskie, możemy się bardzo wiele rzeczy dowiedzieć, jak na przykład same psalmy czy inne teksty brzmią w języku aramejskim. Ilokrotnie tam występuje tetragram. I choć nie jest to oryginał, jest to tłumaczenie, możemy jakby bardziej zrozumieć, tak na zakończenie, co dokładnie kryje się w tekście psalmu 4, 45, 7 po 8. Tron chwały Jahwe, niejako królowi w sposób bardziej dobitny będziemy wykazywali, że właścicielem tronu jest Bóg Jahwe i tron jest odwieczny. Skoro tetragram występuje w wersecie 8, to Bóg Jahwe namaszcza tego, który na tron wstępuje. Namaszczenie nie oznacza od razu, że taką osobę należy traktować jako Boga. Jest to stwierdzenie dość absurdalne. To jest swoistego rodzaju takie wyróżnienie, prawda? Jesteś na tyle sprawiedliwy i uczciwy, że możesz przewodzić mojemu narodowi. Dlaczego tetragram nie pojawia się nigdzie w Nowym Testamencie? To jest też bardzo dobrze postawione pytanie, ponieważ rozwiałby wszelkie wątpliwości na temat tego, o kim tak naprawdę jest tutaj mowa. Kiedy będziecie wracać w rozmowach do tekstu z listu Hebrajczyków 1:8-9, zadajcie sobie pytanie, czy zwracając się do Syna Jezusa Chrystusa słowami psalmu 45:6-7, mówicie słowami psalmu o Nim, czy mówicie słowami psalmu o Bogu Jahwe, które po prostu dedykujecie Synowi Bożemu. Amen.